Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Właśnie się szykujemy z dziewczynkami. Stwierdziłam, że będę vlogować, bo dużo się dzieje w sumie w domu. Chciałam wam pokazać nowości w domu. Dzisiaj chcę przesadzić kwiatki w inne doniczki i tak dalej, i tak dalej. I popatrzcie na tutaj na moją gwiazdę. Chcesz pokazać co? O, nie, nie chcesz, okej. What's that thing? That's for daddy. Chciałam wam pokazać piękne włosy Matyldy. Dzisiaj chciała dwie, jak to powiedziałaś? Dwie warkocze i jedna gumka na dół. Tak, dwa warkoczyki plus jedna gumka na dole. No i mama coś takiego zrobiła. No i ja już w domku. Matylda chciała cały czas słuchać audiobajki. To słuchaliśmy Beauty and the Beast. A no i chciałam wam pokazać, co się dzieje w ogródku, bo dużo się dzieje w ogródku. Też tutaj mogę wam powiedzieć, że pan był i tutaj nam nałożył fugę. To jeszcze musi trochę wyschnąć, bo widać trochę, że jest inaczej. No i muszę tą cegłę trochę umyć, bo też widać, gdzie nałożył tą fugę. No i już jest tabelka nasza wyczekana. Fajnie to wygląda. Powiem wam szczerze, że myślałam, że to będzie trochę większe i nie myślałam, że będzie aż takie, aż tak podobne. Tutaj by mi pasowało takiej bardziej, nie wiem, nie wybielony, tylko jakiś inny kolor drewna, ale naprawdę całkiem spoko to wygląda. No i tutaj dopiero są rewolucje. Nie pokazywałam wam, już tutaj zakopali, ale tutaj po prostu doprowadzili tą rynnę. Będzie to wszystko ściekać do takiej ogromnej beczki, która tutaj jest, i to wcieka w ziemię. I też, o tutaj już schowali, ale też tutaj wykopali wszystko do tej rynny. A i to jest mega, mega ważne. Tutaj nam zalewało non-stop. Teraz już tak nie będzie. No i będziemy tutaj otwierać to i wysprzątać od igiełek i tak dalej, bo no, jak mówię, no tutaj było bardzo źle. W ogóle musimy, nie wiem czy widać na kamerze, tutaj jest taka dziura od wody, bo tutaj nam cieknie i musimy jakoś w tym roku to ogarnąć. No, a mój ogródek. Jak wygląda mój ogródek? Trochę wszystko jest zarośnięte. Mamy już te snow peas. Muszę pozbierać z dziewczynkami, bo już jest ich sporo. Poziomki ładnie się tutaj mają. Muszę je pozbierać. O, mamy kilka. Dziewczynki tutaj chodzą i je zbierają. Truskawki jeszcze trochę rosną. O, popatrzcie, jakie mamy ładne te truskaweczki też. Już to są mniejsze, były takie większe, ale już ten. No i ogórki. Ogórki. O, ten już jest gotowy. Popatrzcie, jaki duży. No. Muszę je... Oj, ciężko tak jedną ręką. O. No. Dużo mamy ogórek. No i bakłażan. Mogę tutaj wam pokazać, jak ten bakłażan fajnie rośnie. A tutaj już widać. I dla mnie to jest takie dziwne, że tutaj z tego będzie bakłażan, wyjdzie z tego. No. I tak wszystko rośnie powoli. Nie jest to jakoś aż tak zorganizowane, jakbym chciała, bo no, ten bakłażan nie wiedziałam, że cały mi przeżyje i tak urośnie. No ale... Ale jest super. Fajnie. Mówię wam, nie wiedziałam, że mam takie umiejętności. I naprawdę bardzo fajna taka zabawa, relaksująca. No i tutaj jest ta beczka, już jak mówię, już wypełnili. No i dokończą. I już wam pokazuję na przodzie. To chowam i to pokażę, bo na przodzie też są rewolucje. Dzień dobry. No tutaj jest wszystko rozkopane. A i tutaj położymy kostkę taką,
taką jak tu, żeby Ula i Roman mieli gdzie zaparkować. Schody skończymy w następnym roku prawdopodobnie. Może jeszcze w tym roku, jakby się udało. No i co? I tutaj pomidorki rosną, można też kilka zebrać. O. Też jak to fajnie rośnie. Super. Ops, ops. No, bardzo fajny jest ten kwiatek, super wygląda. Jest już po 15. Ja od 8.30 jestem non-stop, po prostu na kole, na spotkaniach, w ogóle moje notatki. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś by rozczytał moje notatki, bo są takie szalone. Też lubię sobie Google stuff na to wszystko, no ale dobra. No, padnięta jestem. Ja jeszcze mam dzisiaj spotkanie o 16.30. No, długi dzień dzisiaj. Długi dzień, ale cieszę się, że właśnie mam zaplanowane prace z kwiatkami i tak dalej. Panowie też bardzo ciężko pracują. Już wam pokazuję, jak tył wyglądał, taki before and after. Kto tutaj wrócił? Pa, miałam spotkanie z szefem. Trochę dłuższe. A tutaj, i co było śmieszne, to dziewczynki przybiegły i mnie ściskały. To jest takie ważne spotkanie. No ale tak to jest w tym home office. Tak to jest. Chciałam wam pokazać, widzieliście jak ogród wyglądał taki rozkopany rano? To teraz zobaczcie, jak to wygląda. What? Yeah. Obviously, yeah. Tak to teraz wygląda. Już całkiem spoko, tylko no tutaj trzeba jeszcze posiać trochę trawy. No już praktycznie nie widać. Kostki jeszcze nie ma, jutro to powinni ogarnąć. No i będziemy mieć też to podlewanie, też to ogarnęli. No, jestem całkiem zadowolona, nie? No. No i jeszcze... Emcia chce zostać na zewnątrz, ale jest... O. No słuchajcie, jestem w sklepie, tak jak mówiłam, dzisiaj muszę pojechać po prezenty i właśnie znalazłam taką paletę, bo sobie solenizantka, czy jubilantka, już nie pamiętam, ale zażyczyła takie prezenty, już wybrane i chciałam też wam pokazać, jak szukacie takiego fajnego plecaka dla dzieci. Tutaj w TK Maxie jest naprawdę super, są wybory. I są nawet te plecaki z hip-hopa, co wiem, że sama kupiłam gdzie już dawno temu, żeby miała do żłobka. I tutaj kosztowałam 30 zł, gdzie ja myślę, że je kupiłam za 70 czy 80, to naprawdę można tutaj coś fajnego znaleźć. No ale popatrzcie, takie truskawki, super. No ja już jestem w samochodzie, zaraz spędzę i jechać, tylko chcę, żeby samochód trochę się ochłodził. No bo po prostu takie tłumy, wow, jestem w szoku, że tyle ludzi chce iść na zakupy, ale w sumie jest tak gorąco, że może przyjechali się ochłodzić, nie wiem, ale naprawdę mega dużo ludzi. No byłam jeszcze w smyku, żeby kupić to na siedzenie, takie lusterko, bo nasze się zepsuło. Po sklepach nadal używam hand sanitizer. No, zauważyłam, no nasze się zepsuło, to musiałam kupić dla Emci, bo jutro jedziemy, ja z Emcią jadę na pogrzeb mojej babci. Jak mnie followujecie na Instagramie, to o tym wspominałam. Nie chcę publicznie o tym mówić, jest taki bardzo przykry czas, ale po angielsku się mówi I'm compartmentalizing, że ja to daję jakby jedno pudełko, już się wypłakałam. I tak dalej, teraz oficjalnie jadę się pożegnać z babcią. Matylda i John zostają, bo stwierdziliśmy, że to będzie dla niej bardzo męczące, bo to jednak jest 6 godzin jazdy. Emcia nam śpi teraz w samochodzie głównie, to po prostu będzie bardzo wyspana. Też biorę ze sobą moich kuzynów dwóch. No i tak, nie wiem jak inaczej o tym powiedzieć, bo nie chcę tego chować, ale z drugiej strony no nie chcę za dużo o tym mówić na kanale, bo nie chcę. No. Tutaj mnie nie było
półtorej godziny. Już ogarnęłam, co tutaj się działo, tylko muszę jeszcze podkurzać. I teraz z Matyldą będziemy jeść kolację. Tak? I Matylda się spytała, czy możemy czytać. Jedno. Jedno, no to którą? Tom, kitten, two bad mice, czy Miss Tiggy Winkle? We did bad mice. We did it already, no to która? Tamtą wybierz. Aha. Tamtą czerwoną. Bo tamtą nie lubiliśmy. To jeszcze nie czytaliśmy? The Tailor of Gloucester. A te little pillow rabbit. Peter Rabbit? Okej. Okay. No, Kasia, one. No i wodę. Mamy? Ja? Who eats these? Like, I'm not saying people, just like, does also animals eat these? Maybe bunnies? No. A właśnie czytamy książkę, znowu Flopsy Bunnies. Matylda ma tyle książek, a my od tygodnia tą samą. The Flopsy Bunnies. No i jemy ogórki z ogródka, są pyszne. I kaszę, tak? Na kolację dzisiaj. Smacznego. Słuchajcie, tutaj kasza skończona. My teraz siadamy, żeby coś zjeść, bo jeszcze tu jest fork. John? I need a knife to cut. Okej. Okay. No i tutaj właśnie nam zrobiłam taką sałatkę. Uwielbiam to latem, to jest moje ulubione. Ty lubisz ten brązowy sos, tak? Ten czarny. Ja też to miałam w restauracji, pamiętasz? No pamiętam, byłaś w restauracji i to jadłaś, tak? No i popatrzcie na piękne kwiatuszki, które Matylda mi dała. Dziękuję. A, chciałam wam pokazać. Tutaj to jest zrobione. Nasz kaloryfer w końcu to zajęło trochę czasu, ale mieliśmy tutaj całą sytuację z kaloryferem, ale już mamy. O, muszę tutaj ogarnąć i posprzątać. No. Okej, słuchajcie, tutaj mamy taką sytuację. To już przerosło tą malutką doniczkę. To bym chciała ją wsadzić do większej. Myślę, że przez to, że to tak szybko rośnie, że wsadzę ją tutaj. To też jest za małe na to. Pamiętacie, dostałam od koleżanki, to było takie miciupkie. Popatrzcie, jak szybko wyrosło. To też myślałam, że do tej doniczki. Ten bob jest w za dużej doniczce, to chciałam właśnie przełożyć do takiej mniejszej. To też do większej, tylko nie wiem, czy... No w sumie ta jest trochę większa. Dobra, no to tutaj ten. I tutaj dostałam, to będzie w takim wiszącym w naszym pokoju. To dostałam od babci kilka kwiatów. To tutaj ten będzie gdzieś. No i tutaj też te małe muszę gdzieś wsadzić. No i to jest mój projekt na wieczór kwiatkowy. By my side, if you're in need, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. Przesadzone. No muszę zdecydować, gdzie która idzie. Myślę, że do naszej sypialni to na pewno i myślę, zastanawiam się nad tym. Myślę, że to będzie całkiem spoko wyglądać. No i resztę też poroznoszę po domku.
To wszystkie są podlane też. Trochę tutaj w miarę posprzątane. Zaraz będzie padać, to jutro jeszcze to spłuczemy i już będzie po wszystkim. No kochani, tak wyglądał nasz dzień wczoraj. My się pakujemy, dzisiaj wyjeżdżamy z Emcią. Tak. No, mam nadzieję, że ten vlog, który oglądacie, wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. U nas tak leje, jest tak ciemno. No, jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda i ja i nasze baby Emma życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego tak dnia. Pa! Pa, pa! Chcesz być papa? Pa! Papa!